Dobra, dzisiaj taki filmik w zasadzie, bo nie mam co robić, nudy. Wszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy, wracałem do garaży. Ktoś wyrzucił takiego pilota od LG-ka. Dosyć sporo ma tutaj, widzę, przycisków różnych. Display, menu, setup, preset, tuning, return, tune plus. Recording, pauza step, scan skip, przewijanie, repeat, volume, LG equalizer jakiś, equalizer. Tutaj podstawowe przyciski, power, input, RDS, PTY. I tutaj mamy model jakiś chyba, AKB3702. I tak dalej, z tyłu jak wygląda? No popękany jest. Z boku ładowa da się to skleić fajnie jakoś potem. Natomiast rozbierzemy go i zobaczymy, co mu jest dokładniej. W tym celu wezmę sobie może kostkę taką, żeby go otworzyć. Kosteczką. Dobra, tu go mam już otwartego. Jeszcze ta strona. Tutaj coś go jeszcze trzyma. Był jakiś zatrzask. Postaram się go w miarę powoli otwierać, żeby nic tutaj nie pękło. Więc mamy tak, obudowę trzeba będzie trochę tutaj podkleić. To zrobimy bez problemu. No, trzeba będzie skleić obudowę później. Tutaj to wiadomo, to będzie wszystko całe. To jest taka guma. Natomiast co się stało z płytą? Płyta jest pęknięta. Widzicie? Czy da się ją uratować? Jak myślicie? Trochę odegnę. Płyta jest pęknięta w tym miejscu. No i generalnie robota polegałaby na tym, żeby połączyć te ścieżki, które są przerwane i tyle, nie? Jakoś go może wzmocnić. Jak myślicie, da rady to zrobić? Nie wiem, czy do tego idą. Ja wam to pokażę dokładniej pod mikroskopem. Tutaj tylko sobie go obniżę trochę. I zobaczymy, jak to będzie widać pod mikroskopem. Przełączę się pod mikroskop teraz. Tylko że nie ma światła zbytnio. Czym by tu doświetlić? Może LG-kiem doświetlę. On ma jakąś latarkę. Nawet nie ma w opcjach latarki. No co za. Gdzie ja mam jakąś latarkę? Może w LG paszporcie będzie łatwiej. Ta, tutaj jest latareczka. Latarka. Dobra, i zobaczmy, co mu dokładnie dolega. Widzicie? To jest to pęknięcie. Myślę, że da się to zrobić. Tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 18.
18 tych ścieżek do poruszania. Myślę, że to fajnie by wyszło zdrapać delikatnie po obu stronach, tak żeby było widać miedź, tą ścieżkę. Potem dać topnika i cyną przesmarować delikatnie, tak żeby połączyło te ścieżki. No pilot będzie działał. No tylko to jest uszkodzone w tym pilocie, podejrzewam. Komuś się złamał, nie wiem, usiadł na dupą na kanapie i poszło. Dobra, wiecie co ja zrobię? Ja robię pauzę i lecę sobie to po skrobie. Potem jak poskrobię, to pokażę wam więcej. Dobra, ja wam pokażę, na czym polega ta nudna robota, skrobanie tych ścieżek. To wyobraźcie sobie, że muszę tak wyskrobać wszystkie 18, żeby potem je przelecieć. Nie wiem, zastanawiam się, czy drucikiem, czy... Czy po prostu złapać je cyną. Trochę będzie cyną ryzykowne, bo to jednak będzie naprężenie. Potem jak mi pęknie lód, to będzie lipa. No przynajmniej 2 minuty na jedną ścieżkę. No. Jedną mam już tak mniej więcej ogarniętą. No. I tak wygląda oskrobanie jednej ścieżki. I tak muszę przelecieć tu, 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 tu. Bo tutaj to będzie masakra. I tu, ale wiecie co? Jeszcze mam ten klej, którego nie próbowałem. Klej do naprawiania ścieżek elektronicznych. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Okej. Okay. To jest ten klej, który kiedyś kupiłem, gdzie tu mam aparat. Tu jest ten klej. Technic Electronic Silver Glue. To jest srebro. Dlatego przewodzi prąd. Programy. I może to bym tym pokleił. By był test. Idealny do tego pilota. Dobra, robię pauzę. Dobra, ja już tutaj wyskrobałem te ścieżki wszystkie. Staram się pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tu jest. Sześć, siedem. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, piętnaście, szesnaście. 15, 16, idzie tu. 17, 18. I na tym już się kończy, już dalej pęknięcie nie idzie. I teraz pytanie. Czy użyć kleju tego na bazie silvera? Tego kleju. Gdzie jest płynna? Czy użyć tego kleju? Tutaj go muszę mocno potrząsnąć i skleić po prostu te ścieżki.
I na igłę nanieść i igłą rozprowadzić ten klej tak, żeby tą ścieżkę złączył. W końcu po coś go kupiłem. Chciałbym go przetestować, czy to by działało. No i załóżmy, żebym skleił tym klejem. I dalej co? Wzmocnić jakąś płyteczkę. Mam żuwicę epoksydową, to z drugiej strony mógłbym po prostu tutaj, gdzie jest też takie pęknięcie. Ja postaram się wam to pokazać. Czy to będzie widać dobrze? Widzicie, idzie takie. Tym klejem epoksydowym tak jakoś rozlać na tym pęknięciu, żeby po prostu jak będę naciskał klawiszami, to chociaż o tyle jest dobrze, że klawiszami jak będę naciskał na płytkę, to całe te, gdzie to jest, będzie się do środka zaginało. Nie na wewnątrz, do góry, tylko do środka. Także chyba będzie to mniejsze prawdopodobieństwo, że mi to się rozklei. Jeszcze jedna informacja. 100 razy lepiej się skrobie takie elementy pod mikroskopem stereoskopowym, gdzie wszystko mamy w zarumistym widoku, żadnej cyfry. A taki cyfrowy obraz to jest dobry do nagrywania, żeby pokazać, o co chodzi. Ale do roboty ten co mam, kiedyś taki, co wam pokazywałem, biały mikroskop. Kupiony za 200 zł z AliExpressa. I to był strzał w dziesiątkę, bo nim naprawdę się robi super, mimo że to wygląda jak zabawka. Dobra, ja spróbuję może jedną ścieżkę skleić, albo nie. Ja najpierw wyczyszczę tą płytę porządnie jakimś izopropanolem, żeby po prostu była maksymalnie wyczyszczona. I potem jak wszystko wyschnie, też żeby te pola, do których klawisze przylegają, też żeby były czyste, żeby na nich nie było żadnego brudu. No i przeczyszczone izopropanolem. Jak on sobie wyschnie. I ja zrobię pauzę i potem będę nanosił ten klej. Dobra, ja wam spróbuję pokazać, jak mi wyjdzie klejenie. Chociaż jednej czy dwóch ścieżek tym klejem. To jest robota dosyć bardzo wrażliwa. Czy to wyjdzie? To jest właśnie ten klej. Chyba muszę go więcej dać. Będzie też chyba, myślę, z tą stronę sobie ułożyłem igłę. Nie mogę połączyć dwóch ścieżek. Dobra. Jedna jest jakoś zrobiona. Ja sobie zakręcę tą buteleczkę, bo to nie może mi wyschnąć. Ale to będzie mi od takiej strony łączyć. Och, teraz. Wiele wygodniej. Teraz ten klej powinienem fajnie, ładnie go rozprowadzić. Za mało. Musi być dobrze to naniesione. No nie może mi wejść. Nic nie może być zwarcia na dwóch ścieżkach, ale teraz stopiłem trochę. I trzeba będzie. Przejść szoteczki.
Gdzie stopa była? Stopa była. Nie, to trzeba zrobić naprawdę delikatnie. Bardzo delikatnie. Tak, żeby tylko było naniesione jak najbardziej od góry. Mówię wam, delikatna robota. Bardzo delikatna robota. Najlepiej, że sobie sprawdzę miernikiem potem po obu krańcach, czy to przewodzi. Zresztą teraz sobie sprawdzę. Gdzie ja mam miernik? O ile mi pozwolą sądy na złapanie tego, ale zaraz wam powiem. Nie wiem, czy to nie zrobić na cynę, na pastę lutowniczą. Będzie chyba wytrzymalsze. Pauza. Dobra, powiem wam, że sobie porobiłem i jest efekt taki, że jest druciarstwo versus cyniarstwo. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Po prostu te pierwsze tutaj ścieżki robiłem na druciki. Ale to jest troszeczkę zabawy z tym wszystkim. Tak, żeby po prostu złączyć ścieżki i tyle. Nie chciało mi się ciąć elegancko, wszystko równo, tylko po prostu leciałem po kolei na drucik. Myślę, że to chyba takie połączenie jest bardziej elastyczne i mocniejsze niż. Zaraz wam pokażę. Mam ze światło z drugiej strony versus cyniarstwo, czyli po prostu cyna się roztopiła i połączyła dwa punkty, nie? Trochę światło jest kiepskie. Więc tak to wyszło. Ścieżki są połączone. Czas tego pilota skręcić. Pauza. Dobra. Wszystko ładnie wyczyściłem. Tylko nie wiem, dlaczego tak klatkuje. Muszę na chwilę pauzę zrobić. Dobra. Ja wkładam tą płytkę, którą tutaj robiłem, do budowy. Zobaczymy, czy ten pilot w ogóle zadziała. Ten sam bardzo ciekawy. Tak, to jest włożone. Co bym teraz musiał zrobić? Baterię, tylko tu bateria będzie wchodzić. Ta mała? No nie wiem, ta mała wchodzi. Ale zaraz sobie damy do obudowy. Jest obudowa. Gdzie ją trzepłem? Jest, to jest to pęknięta. Staram się to jakoś złożyć w miarę. Chwila, chwila, chwila. To musi być tutaj. A jeszcze muszę przeczyścić tutaj te złącze.
jest trochę zardzewiałe. No niestety po prostu leżała tyle na dworze, zardzewiało po prostu, więc musi być w miarę przeczyszczone. No i spróbujemy ją uruchomić. Mam nadzieję, że będzie łapało. Dobra. Więc robimy to w ten sposób, że najpierw tutaj sobie go złożymy od góry. Nie. Musi ten wejść, zędzel od baterii. Do tego. Dobra, pilot złożony. Tylko go potem pokleić. Brak klapki. Włożę baterię. Sprawdzam na LG-ku, czy w ogóle coś działa. Niestety nie działa. Albo bateria nie łapie. Albo ta płytka po prostu jest uszkodzona już. Chociaż powinno łapać. Jeszcze raz spróbuję. Nie. A na dłużej. Spróbowałem teraz dużą włożyć baterię. Nie działa. Niestety nie działa. R03. Także moja robota była na darmo. Prawdopodobnie coś tam uszkodzone jeszcze. Ale jeszcze raz spróbuję, nie poddaję się. Bateria. Nie działa. Może dioda jest zwalnięta. Cholera wie. No ale jak leżał na dworzu tyle, to wiadomo. Pogoda mogła zrobić swoje z elektroniką. Na przykład mogła dioda paść. Szkoda, bo kurczę. Myślałem, że ruszy. A jeszcze spróbuję coś innego. Niestety nie działa. Zastanawiam się, gdzie tu może być jakiś błąd. Dobra, ja kończę filmik. Jeszcze sobie pogrzebię. Jak coś, to dopiszę potem w komentarzu. Czy zadziałała, czy nie. Taki filmik o pilocie LG.